tylko tutaj, no ciężko się włamać teraz do tej aplikacji. Po odcinku specjalnym odświeżymy wyniki, o, może tak to jakoś ten system elektroniczny zadziała. Szymon Gospodarczyk, 18 minut 32 sekundy na miejscu pierwszym, to już się przewinęło do końcówki, prosił o powrót do tej pierwszej planszy z wynikami, no ale to się robi samo. I o ile dobrze pamiętam, był Wiesiek Bąk. No tutaj w Polonezie gość, którego obserwujemy zawsze na wyścigach górskich, ale także w redach samochodowych. I kochani, właśnie Marcin jedzie, on jest samochodem funkcyjnym, tutaj z rozpoczynkiem dzisiaj się nie spieszy, ale on jest mistrzem kręcenia beczek. W tym Polonezie, no jak chyba niektórzy starsi wiedzą, że nie jest to łatwe w Polonezie właśnie takie figury robić. A za Bolo Wojciechowskim, Bolo kończ już. No i tak jak Jan Ciszewski podczas któregoś meczu. Panie sędzio, kończ, panie Turek, kończ pan już. Nasz gość tylko zagranicznym. Mamy memoriał dzięki temu międzynarodowy. Ja się już odłączam od sitka w transmisji internetowej, krótka przerwa i przygotowujemy się. Jest Greg Collins. Ten gość, który macha, bo patrzcie, no to jest pilot. Zobaczymy jeszcze go tutaj na tych nawrotach. Jak sobie radzi i będziemy, drodzy Państwo, czekali 10 minut przerwy na rozpoczęcie transmisji. Czyli będę mówił od początku to samo, co mówiłem, ale spotkamy się z widzami Motowizji. Między 13.50 a 14.50 razem z Waldemarem Morawcem, znakomitym mądrym kierowcą rajdowym, dziennikarzem motoryzacyjnym, komentatorem, szefem teamu wyścigowego. O, jest i Collins z powrotem. Będziemy opowiadali widzom Motowizji, ale przy okazji Państwu oczywiście o tym, jak rozgrywa się Platinum 7 Ride Memorial Janusza Kuliga, Mariana Bublewicza. Popatrzcie, no teraz dodał, ale jakiego szacunku nabrał dla krawężników Collins. Greg połamał felgi, porysował, połamał felgi ten Subaru wczoraj.